Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dobra kochani, jeszcze raz dzień dobry. Faktycznie, ja zawsze tego nie ogarniam. Juri zawsze wie, ile ja mam na karcie miejsca, pamięci, a ja zawsze gadam i nagle dupa. Słuchajcie, jesteśmy właśnie teraz w knajpce i czekamy na obiad. Jemy i lecimy do Gdańska, ponieważ Juri dzisiaj gra na ulicy Chmielnej w nowo otwartym klubie. To jest klub? To jest klub. Także dzisiaj jedziemy do klubu, a zanim jeszcze tam pojedziemy, to słuchajcie, odwiedzimy jedną z moich widzek, ponieważ jedna z moich widzek napisała do mnie, że jest moich obserwatorek na Instagramie, ale chyba też widzek, bo jest na bieżąco z filmami, że pracuję w Home & You i są tam rzeczy, których szukałam. Teraz słuchajcie, w ogóle w Home & You macie promocję i druga rzecz jest minus 90%. Także zanim jeszcze pojedziemy do Gdańska, to zahaczymy o Gdynię, tam zrobimy zakupy. No i przed nami takie, w sumie nawet nie weekend, ale taki jeden dzień w Gdańsku. Także będzie mała odmiana od Warszawy i... Kochani, zapraszam was do oglądania. O czym ty mówisz? Ja cię w ogóle nie... Jakby czas na antenie. Menio. Czas na antenie. Ale sam powiedziałeś, żebym ja mówiła. A teraz, że przekrzykuję. Trochę tam przekrzykiwałaś w niektórych momentach, ale to takie słodkie. No, teraz jest to, że my lubimy się przekrzykiwać. My się opór przekrzykujemy. No. Najlepiej jak ja i Juri coś chcemy sobie powiedzieć, jest walka, kto powie pierwszy. No. Dobra. Często jest tak, że... Czekamy na jedzenie. Poczekaj, ja powiem. Poczekaj, zawsze tak mówię. No, tak. To taki nasz urok, no. Po prostu ja i Juri dużo mówimy. My musimy teraz jechać, bo nie zdążymy do Gdańska. Do Gdyni jeszcze. Jeszcze do Gdyni, no właśnie. Zdążymy. Chodzisz, jesz, kremy jeszcze. Może jeszcze jakieś knajpy pójdziemy, co? Się odwiedźmy jeszcze. Nienawidzę, jak jesteśmy w trasie i musimy iść na Donalda. Ty nie lubisz, ale wujek Jura. No właśnie, tylko wolałam sobie pójść na zupkę niż like na smaka. It. Tak pewnie zjem. Nie będziemy się zatrzymywać. Pizza twoja idzie. Super, dziękuję uprzejmie. Moja pizza, owoce morza. Oh yeah. Kochani, jesteśmy w drodze do Gdańska. Pokazuje nam, że będziemy na 19. Takie minimalne opóźnienie się wkradło, ale damy radę. Ja tutaj, słuchajcie, już śpiewam. Spadnie się aparat. Spadnie. Zrobiliśmy, słuchajcie, takie duże zakupy, że po prostu ja nie wiem, gdzie Zala będzie siedzieć, bo jutro się widzimy z Zalą i wracamy razem do Warszawy. Musimy przeorganizować samochód, bo nagromadziliśmy tu po prostu tyle rzeczy, że to jest jakiś koszmar. Ja sobie jeszcze w międzyczasie kupiłam korektor pod oczy. Nowość, testuję, benefitu, bo mi się wczoraj skończył i stwierdziłam, że już sobie tutaj kupię. Dobra, bo gadam, a się nie pakuje, także idziemy. Bardzo nam się tutaj podoba. Bardzo miło obsługę. Tak. My chyba nigdy tu nie trafiliśmy na beznadziejny hotel. Nie. I z tego, co teraz sobie tu widzimy, to jest bardzo fajnie. W ogóle jest tutaj skybar, niestety jest nieczynny. Ładny ale widok. Sztos. Pan powiedział, że widok jest piękny. Widok jest, słuchajcie, naprawdę rewelacyjny. Wiesz, jak jest małpa po rosyjsku? Nie wiem, Juri. Abizjanka. Super. Idę się ogarniać, do zobaczenia później. Dzień dobry, Gdańsk. Wczoraj, kochani, już nie nagrywaliśmy, po prostu poszliśmy na imprezę. Ale w sumie wróciliśmy wcześniej, wyspaliśmy się. Idziemy, słuchajcie, właśnie na śniadanko. Po pierwsze, to wyszło dla nas słońce. No. Po drugie, bo było strasznie. A po drugie, to muszę wam powiedzieć, że ostatnio marzyłam o tym, żeby zjeść w słonym spichlerzu pizzę z krewetkami, którą uwielbiam. No ale niestety nie dało rady. No bo wszystko było zamknięte i teraz idziemy. Ale się jaram, Boże, uwielbiam tą pizzę. Ona jest bardzo tłusta, ona jest z masłem. Ona jest zła, ale przepyszna. Uwe, to ciemno. Stwierdziliśmy, że nieważne, że jest wszystko czynne w środku. My tak lubimy tutaj siadać i mieć taki piękny widok. Czekamy na pizzkę. Muszę wam powiedzieć,
powiedzieć, że naprawdę uwielbiam Gdańsk. My w ogóle się czułem jak w takim drugim domu, naprawdę. Wczoraj byliśmy też w Gdyni, tam też było bardzo ładnie. Generalnie myślę, że całe Trójmiasto jest fajne. Takie bardzo klimatyczne. Mi się strasznie podoba tutaj to, że jak się tutaj wieczorem wychodzi na miasto, nawet teraz zresztą, co? To jest mega dużo ludzi. W Warszawie jest trochę inaczej, ponieważ w Warszawie jakby te knajpy i to w ogóle całe takie życie jest rozłożone po całej Warszawie. No wiesz, masz Starówkę, masz Nowy Świat, masz Wisłę, masz Żoliborz. No. I naprawdę jest mnóstwo miejsc takich rozrzuconych po całej Warszawie, dlatego nie ma takiego jednego skupiska ludzi. Tutaj super jest to, że właśnie całe to jakby centrum i całe to życie towarzyskie skupia się w jednym miejscu. To jest naprawdę fajne. Bo ja na przykład bardzo lubię czuć tak. Lubię ludzi, lubię jakieś, wiesz, a taka energia fajna. Słuchajcie, wczoraj pobiliście jakiś rekord, jeżeli chodzi o robienie z nami zdjęć i podchodzenie do nas. Była wczoraj dziewczyna, która podeszła do mnie i pyta się, a gdzie jest Ewa? Ja mówię, no gdzieś tam poszła, nie? Ona, okej. Okay. Chciała tylko zdjęcie z tobą. Tylko się nie zapytała. Zapytałem cię, gdzie jestem. Powiem wam szczerze, ja zadzwoniłam do mojej koleżanki i w sumie spędziłam wieczór z Agą, ponieważ mi się trochę nudzi, jak Yuri gra, wiecie co chodzi. Mogę sobie pogadać z wami, z widzami, ze wszystkimi, no ale tak całą noc przy DJ-ce to nie bardzo mi się chce. A ja, słuchajcie, w ogóle wczoraj poszłam nad Kacką. Czego nie byłaś? No, mamy tu znajomych, chciałam jeszcze się przywitać z innymi znajomymi i po prostu poszłam sobie do innego miejsca. Wędrowałaś po prostu po... Wędrowałam, migrowałam między klubami. Ale fajnie się bardzo bawiliśmy. Cieszę się, że wróciliśmy w miarę szybko do domku, że się wyspaliśmy. No. Matko. O Boże, po prostu tak na to czekałam. Bo tu jest kokos, wiesz? Kokos i masło. No nie, to jest najlepsza pizza na świecie. Brakowało mi ciebie. Według statystyk pizza jest najbardziej uzależniającym jedzeniem na świecie. Naprawdę? Skąd wiesz takie rzeczy? Człowiek się uczy cały czas. Rozmawialiśmy sobie, słuchajcie, z Juri właśnie przy pizzy. No i opowiadałam Juriowi, że zawsze z moją mamą jeździłam do Jastarni, do Juraty. No a teraz odbieramy... A teraz odbieramy Zolę z Kuźnicy. No i stwierdziłam, że pojedziemy do Juraty, bo chcę Jurowi pokazać to miejsce. Bardzo lubię Juratę. Nigdy nie byłem w Juracie. Przepięknie tam jest. Ja pierwszy raz na Helu byłem z tobą przecież u Roberta. Właśnie, wiecie, że w ogóle Juri był pierwszy raz na Helu ze mną? To jest niesamowite. Bezczelność, naprawdę, wiesz? Idziemy i Juri tak staje przed drzwiami i czeka, co ja zrobię. A ja też czekam, aż on mi drzwi otworzy i tak sobie czekaliśmy. Kiedyś Juri mi powiedział, że jestem pierwszą kobietą, która tak bezczelnie po prostu czeka, aż jej drzwi otworzy. No. Ja uważam, że mężczyzna zawsze powinien otwierać drzwi swojej kobiecie. Nie mówię, że do samochodu ma biegać i tak dalej. Ale jak idziecie razem i facet ci nie otwiera drzwi, tylko sama sobie otwierasz drzwi, to jest strasznie słabo. Ja nawet uważam, że nie tylko twój facet, ogólnie mężczyźni powinni. No, kobietom. Prawda jest, teraz mało mężczyzn, którzy... Dla mnie na przykład zawsze Robert, mój przyjaciel, kochanek, on zawsze był takim, on zawsze był dżentelmenem. Nie, że kochanek, wiecie. On zawsze potrafił z taką elegancją i z takim po prostu, no takim, wiesz, gdzie jest Robert? On jest tancerzem tańca towarzyskiego, to jest inna bajka. Oczywiście, ale Robert zawsze na przykład mi otwiera drzwi. Ale w ogóle niesamowite jest Yuri to, no, że wczoraj po prostu było tak brzydko, jak ja tu przyjechaliśmy, to ja w ogóle dałam relację. Gdańsk, dlaczego tu jest zima? I nagle dzisiaj wstajemy, bezchmurne niebo. Ale zimno jest, 14 stopni jest. Ale jest rewelacyjne słoneczko, zobacz, jest bezchmurne niebo. Zola mówi, że w Kuźnicy w przystani też jest dobra rybka. Dajcie znać, jak ktoś jeździ nad Polskie Morze, jeździł do Kuźnicy. Tam zawsze była taka naleśnikarnia. Jezu, to jest moje dzieciństwo, ta naleśnikarnia. I już jej nie ma, bo jakiś czas tam byłam z moją mamą. Kasyno. Nad morzem i nie było już tej naleśnikarni. Ale dajcie znać, kto w Kuźnicy jadł naleśniki. Na bank to się jadł. To były takie kultowe naleśniki. Tak, wiesz, naleśniki były ze wszystkim. Na słodko, na słono. I zawsze w Kuźnicy były pająki. I w tej naleśnikarni też były pająki. Bo tam było wszystko w takim bluszczu. Just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to. Dzisiaj jesteśmy w chałupach, kochani. Boże, jak to wygląda, Juri. Jesteśmy tak załadowani rzeczami. Słuchajcie, przyjechaliśmy teraz do chałup, zgarniamy Zolę. Tak mi się humor tutaj, jakby tak się naładowałam pozytywnie, bo przypomniało mi się, jak tu byliśmy z Robertem i Zolą. I spaliśmy na kempingu i w ogóle był taki fajny klimacik, co? No. Jezus, super. Musimy w tym roku też pojechać do Roberta. Na maksa nam się to podobało. Pierwszy raz w ogóle byliśmy na kempingu. Na solarze byliśmy. Było zajebiście. Jastarnia! O Boże, super. Ja całe dzieciństwo z moją mamą i jeździłam do Jastarni. Bardzo mi się dobrze Jastarnia kojarzy. Hell yeah! Hell yeah! Taka wersja z kozami.
Tak? Naprawdę? Ciebie bawią kozy zawsze, co? Nic się tak nie bawi jak kozy. A ciebie strasznie bawią kozy, kiedyś oglądaliśmy na YouTubie kompilację kóz, pamiętasz? Z Piotrkiem i Pauliną. Powiem wam, że naprawdę bardzo lubię to miejsce. Tutaj w ogóle mamy zdjęcie z Jurym obok tej łódeczki i tu byliśmy na śniadaniu wtedy z Robertem i z Zolą. A teraz czekamy na Zolcie i musimy zrobić miejsce w samochodzie. Dobra, dawaj. Musimy tak zrobić, żeby... Trzeba, wiesz co zrobić? A! O matko, no otworzyłam drzwi i się wszystko wywaliło. A tu jest mop. To są zakupy z Home & You. Nie mam pojęcia, gdzie Zola ma usiąść. Tutaj, słuchajcie, jeszcze mamy prezent dla Charlotki z okazji Dnia Dziecka, który wozimy już tak w samochodzie. A, Luka lubi Króla Lwa. O Jezu, jest takie słodkie. O to, o Boże, to jest takie słodziakowe. The Jungle, nie? Jungle, jungle, jungle. Po czym widać, że Charlotka jechała i z mamusią naszym samochodem pożyczaliśmy przyjść ten. Tak, a no tak. Ewa tak... Stoi, widzę Ewy, widzę. A wie Jezu, jak to, jak Charlotka jechała, o co chodzi? Kocham w ogóle to, że Juri się zarzekał, że on w ogóle samochodu nikomu nie będzie pożyczać. A ja dałam samochód od razu Zoli, żeby kierowała, a potem dałam Adrianowi. I Adrian go parkował i powiedziałam, Adrian, tylko nie mów Juriowi. Ale potem i tak powiedziałam i wiedziałam o tym, że Juri tak tylko gada. To jest i ona. Ale ładnie wyglądasz, naprawdę prosi. Co się stało? Jak, no wiem, że pięknie, ale pływałam dopiero co, tak? I zimno mi jest. Ale co się stało? Czemu się śmiesz? Co? Czemu się chyba mnie widzisz? Szczęśliwa. Też. A nie wiem, rozpodobało mi się strasznie. Fajnie było? No kurde, mega. A mój narzeczony jak zawsze znalazł najlepszą restaurację. Zobaczcie, jakie jest ładnie. To pyszne rybki, podobno właściciel mówi, gdzie dokładnie złowił każdą rybkę. Naprawdę? Tak, więc jeśli spytasz, czy wygląda to sobie dorsza, to powie tak. Lekko pikantna. I powiem, gdzie złowił tego dorsza, ale, i kiedy, ale, i wszystko, ale gdzie? Tak, to powiedział mój instruktor tak? Dzisiaj, tak. Chciałam ci powiedzieć, że naprawdę zawsze znajdziesz super restaurację. Co? No. Szok i niedowierzanie. Zawsze. Zamówiliśmy sobie z Zorą ciałą paeję na pół i tatara. Takie dziwne w sumie zestawienie. A z czym macie paeję? Z owocami morza. Super. I z chorizo. O, to ciekawe. No. I w sumie to stwierdziliśmy, I ciebie na deser. Zje. Ja już się nie mogę doczekać, aż wrócimy do naszego domu. W ogóle słuchajcie, mamy taką jazdę, to zawsze jak gdzieś wyjeżdżaliśmy. To nie chciało nam się wracać. Nie chciało nam się wracać do domu. A teraz tak nam się chce wracać do tego mieszkania. Jezus, strasznie. Stwierdziliśmy, że chyba odpuszczamy tą Juratę i po prostu wracamy do domu. Tak, wracamy do domu. Zobaczymy jak w ogóle koty. Ale myślę, że one mega to mieszkanie polubiły, co? No. Tak mi się wydaje, wiesz? No. No i fajnie, słuchajcie, naprawdę. Do domku nam się chce. A. Jeszcze teraz jak takie ładne rzeczy w Home & You kupiłam, jutro przyjdą w ogóle wszystkie. Reszta jutro przyjdzie, no. Jest w ogóle chłodnik za górkę, ale jest strogi, bo ja nie przypadam za tym. Ja przypadam za tobą. Słuchajcie, właśnie uzgodniłam z Zolą, że jutro pojedziemy po kwiata. O! Słuchasz mnie, Zola? Jakiego kwiata? Po pachirię, ponieważ mama powiedziała, że sprezentuje nam taką pachirię... Zezwyczajny. A z jakiej okazji? A, na parapetówkę. A z okazji Dnia Dziecka poproszę mamę o poduszki. Wszystko. Wreszcie, bo niestety, bardzo. Słuchajcie, będziemy McDonald's jedli. Ale bez sosu w rap. If you want me, I can... O, jakie fryty ciepło, muszę jedno zjeść. Co tam gadasz? Kawka i w drogę. A ja się, moi drodzy, cały czas zachwycam, jak ten rzepak pięknie wygląda. Wiem, że go teraz nie ma, ale przed chwilą był. O, jest. Pięknie. Tak. Zola się uczy od najlepszych. Ryszard potrzebował trzy słowa. Że tupak. To rapujący rzepak. Dzień dobry kochani, witam się z wami już w kolejnym dniu. Wczoraj, słuchajcie, wszyscy we trójkę po prostu padliśmy, byliśmy tak zmęczeni. Zolcia u nas została. Chciałam dla was wczoraj nagrać reakcję Zoli na nowe mieszkanie, ale po prostu nie miałyśmy siły. Nie dałyście rady zareagować. Nie dałyśmy rady zareagować. Nie, Zoli się bardzo, bardzo podobało. Dzisiaj jedziemy jeszcze na zakupy, będziemy kupować kwiatki, poduszki. A ja skarby się teraz z wami będę żegnać. Dziękuję wam, że byliście ze mną w Gdańsku. To był naprawdę fajny weekend i
i cieszę się w ogóle, że jeszcze spotkaliśmy się z Zosią, że pojechaliśmy na Hel. No super, no maksa. Teraz słuchajcie, zaczynamy jeść śniadanko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around.